Cześć wszystkim, tu Carlos7, a to kolejny odcinek z Minecraft Bed Warsów. Zapraszam do oglądania. Dobra, więc lecimy, panowie. Dzisiaj, jak widzicie, w tutorialu zagramy sobie Bed Warsy na 40 osób, czyli 10, 10, 10, 10, 10, jak sami widzicie. Jest tutaj oczywiście kilku tutaj youtuberów, więc postaram oczywiście ich pokonać. Mam nadzieję, że mi się uda. Jak nie, no to trudno, będzie po prostu lipa, więc jeżeli będziesz oczywiście nowy, proszę zostawić oczywiście suba, łapeczkę w górę, jak chcecie takich więcej odcinków. I co? Będę chyba takie robił jakieś fajne może walki, a nie takie zbieractwo, no bo wiadomo, 10 na 10 to będzie trudna bardzo walka, więc lecimy w dół. To widzę, że każdy tutaj broni. Więc spoko, będziemy powoli jakoś mniej więcej patrzeć, co i jak. A idź mi pan stąd, bo was... A, nie no, za dużo tutaj ludzi blokuje, za bardzo nie mogę nic zrobić, niestety. Ty, twoje genialne pomysły. Pozbieram szybko sobie oczywiście złoto, bo wiadomo, na co będziemy kupować moja ulubiona rzeczka, no bo jak sam widzicie, już nas atakują. Fireball był, ale jeszcze Fireballem przeżyliśmy. O bo, o Jezus, o ja... Dobra, tego nie było, jak coś, wiadomo. Jak ktoś to mówi dzisiejsza gra, to będzie już druga, no bo wiadomo. Jeszcze zagram sobie jedną arenkę przed eventem. Więc będę troszeczkę lamić niestety. Dobra, nada, dzięki, że mogłeś się w naszym teleturnieju. Nie zdążę. Dobra, niech idzie ten pierwszy, no bo wiadomo, nie chcę, żeby ktoś mi przeszkodził na chwilkę. Aha, no tak, zapomniałem, można tutaj budować, ale dobra, idź pan stąd. Wiesz co, ja pójdę z tej strony. Poczekam troszeczkę na HP, no bo wiadomo, potrzebuję troszeczkę regeneracji HP. Możemy zrobić... Czekajcie, mam kilo, mam siekierkę, jak zawsze. Moje ulubione surowce. Jakby to zrobić? Aha, oni mają drewienko. Dobra, czekajcie, bo muszę ustawić sobie to, jak cyk. Nie wiem, czy ktoś tu kampie, wiadomo, dobra. O, może? Kurde, no nie, 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 nie. Ten fireball niestety mi powsuł. Nieładnie. Ale plan był wykonany dobry. Tylko wiadomo, trzeba mieć kamienne lepiej narzędzia. Czy ktoś idzie do nas? Tak, to od nas, dobra. Dobra, cyk. Tu nie będę. O kurde! Już by chcieli nas atakować. Dobra, czy nie mamy przypadkiem jakichś plecków? Bo wiadomo, już nie to bywa, że mogą nas robić plecy. O właśnie, o tym mówiłem. Panie, gdybym ja zabił, bo mógł mieć surowce, niestety nie miał surowców. Więc troszeczkę, no tak 2 na 10, dobra, ja zabiję się, wiadomo, no bo nie chcę... Pewno jeszcze co fajnie, dobra, trudno się mówi. Musiałem się zabić ze względu na to, że nie miałem pełnych HP. Żółty tu widzę, idzie do nas, spoko, ja go tutaj oczywiście... O, flankuje. No niestety nas niszczyli. Dobra, trzeba szybko płynąć do góry, A, wodę nam zatamowali? Nie, jeszcze nie. No, pito! Ej, halo, a, bo to nie, to jest od nas, dobra. No fakt, pomyliłem się. Dobra, wiecie co? Dlaczego ty wody... Aha, spoko. Widzę, że mój team to taki impostory, że chcą bardziej mi tu utrudnić grę, niż pomagać. Dobra, więc niestety musimy się iść po łuk. Tylko poczekam jeszcze na jedno złoto. No dawaj, 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 dawaj. Dobra, dzięki. Cyk.
cyk, 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 wiadomo. Moja ulubiona broń przeciwko graczu. Jeszcze zdobędziemy... strzały, cyk, pewno tak najpierw 3 stack, no bo wiadomo, łóżko padło tu u czerwonych, okej. Dobra, i idziemy do przodu. A, jeszcze złoto zionty sobie weźmiemy, oczywiście, cyk, strzałki. I idźmy coś kupić, jakieś ulepszenie, no bo bez kitu nie mamy żadnych ulepszeń. A potrzebne są na jakieś ulepszenia. A. Dobra. Proszę bym z pana o wyjście naszego teletunie na razie. I nie ma dużo. O, i nie ma niebieskich łóżko, dobra, czyli zostali jeszcze żółciacy. Ja tu oczywiście popilnuję sobie, chociaż. Nie no, idę. Ja tu zrobię taki prawie. No, zrobię taki nasz alamościk, wiadomo. Ale oczywiście nie wiem o tym, że mam bardzo fajną moc specjalną, czyli. Wkurzenia oczywiście graczy, level hard. No, halo, proszę bym się budować. O, niedobrze. Czy dam radę? Nie, aj, no niestety nie udało mi się. No trudno. No cóż, no to co, widzimy się na następnej arence. Dobra, jesteśmy okolnie na kolejnej arence, jak mówiłem, więc... Ta sama oczywiście jak ta taktyka, trzeba oczywiście zbierać 12 zł na zbroję, potem kupimy sobie wszystkie narzędzia, czyli kilo siekierka i nożyczki i oczywiście ulepszony jakiś mieczyk i będziemy bijać się od razu na jakiegoś pecika, więc co? Robimy tutaj oczywiście taką pokaz magii ataką, no i cyk, jak sam widzicie, poszło, mamy oczywiście surowce. Cyk, cyk, cyk. Wszystko tu oczywiście. Skąd mam diamenty, halo? Nie wiem. Skąd mam diamenty, spoko. Więc tu oczywiście tu się wbijamy. Szybko. Oczywiście nożyczki. Cyk, cyk. No, myślałem, że nie kupię zbyt. Dobra, więc szybko lecimy. Tu jeszcze... Ty, co się stało z drużyną zieloną? Ty. Co się stało? Aha. Ty, dlaczego oni wszyscy wyszli? No dobra, no to jest ciekawe, nie powiem, widzowie. Czy oczywiście chociaż tym także cały team się chociaż pospędziemy. Jeszcze jedna osoba została. Siema, typiarze, jak tam? No dobra, no co mogę powiedzieć, znaczy wygrałem. Wygrałem oczywiście, jak to się mówi, mapę. Nie wiem, jakim sposobem. No cóż. Magia. No to dobra, no to takim akcentem będzie oczywiście kończyć ten odcinek, więc jeżeli taki odcinek bardziej taki eventowy, czy specjalny się spodobał, oczywiście zostaw łapeczkę w górę, subiksa, komentarz, napisz w komentarzu, czy chcecie takich więcej takich eventów, które oczywiście dodali na Cockcraftcie, albo jakiś inny, no po prostu wszystko to od was zależy. I co? Dzięki jeszcze raz, miłego dnia, lub czemu życzę i na razie, pompa, hej!